Zespół z Lublina miał być trudnym przeciwnikiem, ale do Kościerzyny przyjechał w osłabionym składzie i od początku spotkania widocznie ustępował naszym zawodniczkom. Wszystko wskazuje na to, że UKS PCM udało się wypracować równy rytm gry i poprawić skuteczność w obronie. Po pierwszej połowie kościerzynianki wygrywały 17-7. Po przerwie gospodynie przypieczętowały zwycięstwo kolejnymi 17 bramkami, wygrywając 34-19. Udało się więc uniknąć nerwówki, która towarzyszyła wcześniejszym spotkaniom kościelskich szczypiornistek. Zespół cały czas robi postępy. Widzę, że i bramkarki, i formacje skrzydłowych dzisiaj wychodziły kontry. Rzeczywiście coś już grały dziewczyny taktycznie, a przede wszystkim dobra obrona. I obrona zmienna też się sprawdziła, także wyróżniam wszystkie dzisiaj dziewczyny i bardzo im dziękuję i dziękuję kibicom. Mają w nas wierzyć. Postaramy się o dobrą grę. Dzięki wygranej nasz zespół zajmuje drugie miejsce w tabeli. Wyprzedza go jedynie Sambor Tczew. Kolejne starcie UKS PCM już w najbliższą sobotę. Rywalem kościelskich piłkarek będzie AZS AWF Warszawa.